Dzisiaj bitwa na zestawy, jakiej jeszcze nie było. Bardzo nietypowo i faktycznie chyba nawet trochę nie w naszych klimatach, bo ja nie wiem, czy ty jesteś... Godzien. Godzien to jesteś... na pewno nie jesteś. W ogóle godność to jest słowo, które jest ci obce. Co dzisiaj wymyśliliśmy? Sprawdźcie sami. No właśnie, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy? Otóż wiemy, że wiele osób ma konsolę w domu i no, taki zestaw do konsoli, dużo tam można rzeczy dobrać, więc postanowiliśmy, że dzisiaj pobawimy się właśnie w tym klimacie i zrobimy bitwę na rzeczy do konsoli. Czy ja mam coś dodać od siebie, bo to chyba wszystko już powiedziałeś? Nie, w ogóle nic nie dodawaj do końca odcinka, prosiłbym cię, żebyś zachował ciszę. A dzisiejsze kategorie to klawiatury, słuchaweczki, no i nasze wyświetlacze. No tak, na czymś ten obraz musi się wyświetlać i tutaj też taką kategorię wprowadziliśmy, która może trochę podbić tę cenę. No chyba podbiłeś aż za bardzo. Przekonamy się, zobaczymy, ale mam tutaj asa w rękawie, ale wy to ocenicie. I na koniec kategoria specjalna. Oglądajcie, to dowiecie się, co to będzie. Zestawy są uniwersalne praktycznie na konsole. My akurat mamy Xboxa. Wiecie, bo recenzowaliśmy też go, więc u nas jest na warsztacie Xbox, także tutaj sobie na nim będziemy testować te rzeczy ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba. Co jest ważne też dla was, że dostaliśmy Game Passy, że możemy się bawić. A czym jest Game Pass, moi drodzy? Game Pass to taki abonament na gry. Zgadza się, w naprawdę niewielkim koszcie, bo około 50 zł miesięcznie mamy dostęp do naprawdę sporej biblioteki gier. No tak, właśnie. I co jest ciekawe, bo my sobie trochę przejrzeliśmy i że ta biblioteka w tym momencie akurat jest turbo bogata, jeśli chodzi o konsolowców, z jednego też powodu, że wszystkie sportówki od EA najnowsze już są na Game Passie. No mamy między innymi FIFA 21, NFL-a i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę Football tych gier jest Manager sporo. Football Manager 2021, mój drogi, a to też jest gra, która ma mnóstwo zwolenników i też tak jak FIFA wychodzi co roku. Jeżeli nie wiecie, jak dokładnie to działa, to już wam tłumaczymy. Po prostu sobie kupujecie takiego Game Passa. Link macie w opisie. No i co? Od razu go dostajecie kod. To sobie instalujecie i macie całą bibliotekę ponad 200 gier. I co jest chyba tutaj najważniejsze, że w Xboxie to jest fajne, bo to też działa na PC-ta. Tak jest, zgadzam się z tobą w zupełności i Game Passa testowałem zarówno na PC-cie, jak i na Xboxie. I działał jak najbardziej i faktycznie mogłem przetestować dużo tytułów w krótkim czasie, bo sobie testowałem tego pasa i naprawdę i sprawdza co, się świetnie. Na jednym turnie? Dokładnie, na Xboxie i na PC-cie jednocześnie. A tak nie potrafisz? Ja potrafię jeszcze na Switcha stopami obsługiwać. Jasne. Także słuchajcie, fajna opcja, tak jak mówiliśmy, jak będziecie chcieli wiedzieć więcej, to w opisie macie link. My przechodzimy teraz do walki, ta konsola na razie idzie na bok, ona będzie odpakowana i nam towarzyszyć, bo niektóre rzeczy będzie trzeba podłączyć. Zaczynamy od... Może klawiatury. Klawiatury. Klawiatura do konsoli. No właśnie, czego by tu użyć, bo ta klawiatura w konsoli jest potrzebna i nie jest jednocześnie. No zgadzam się z tobą faktycznie i ja długo myślałem nad tym wyborem. Zastanawiałem się, czy tutaj dać bezprzewodową, czy przewodową, no czy ja mechanika, też. Czy nie myślałem mechanika. Myślałem też o tych TKL-kach 60, żeby była jak najmniejsza, poręczna, trochę jak pilot do telewizora. Dokładnie. Żeby spełnił zadanie, ale łatwo byłoby go odłożyć. Tak, bo... i wpadłem na bardzo oryginalne rozwiązanie, które postanowiłeś ponownie skopiować i ja chciałem zgłosić to do Trybunału. Zgłoszone do Trybunału, Trybunał jednoosobowy, czyli ja odrzucam skargę. Jestem obiektywny w tym przypadku. Mój wybór to Logitech K400+. U mnie produkt od Microsofta, moi drodzy, czyli również klawiaturka i touchpad w jednym. Dokładnie, słuchajcie, ja jak już widziałem, że co Smarty przyniósł, to mówię, no dobrze, że chociaż nie tej samej firmy, bo byśmy w ogóle sobie mieli
dupa nieporównanie, a tak to przynajmniej sobie zobaczymy. No, poszliśmy w tym samym kierunku, bo uznaliśmy, że myszka do konsoli, no to... To się nie przydaje. No chyba nie za bardzo, zwłaszcza jeżeli chcecie się gdzieś wygodnie rozłożyć na kanapie i gdzieś tam być od tymi konsola, kablami, gdzieś tam. Nie, to głównie nie. Kanapa. No. Przede wszystkim, więc ale każdy z nas widzę tą myszkę przemycił w swoim wyborze. Dobra, rozpakujmy te sprzęty i porównajmy w takim razie, co będzie ciekawszym wyborem. Okej, okay, mamy obydwie klawiatury już na store, klawiatura od Logitecha i od Microsoftu. No, bardzo podobne z pozoru i może nie tylko z pozoru, pokażmy widzom właśnie jak to wygląda. No, nawet mają tak podobne kształty, tutaj takie obłe wielkościowo i ciężarem. Powiedziałbym, że może Microsoft delikatnie cięższy, ale minimalnie, trochę dłuższy, ale za to węższy. No i na czym w ogóle polega ta cała zabawa? No właśnie, no bo chodzi o to, żeby wygodnie w kanapie się rozłożyć, wziąć taką klawiaturę i sterować naszym Xboxem w łatwy, wygodny sposób w momencie, kiedy chcemy wyszukać jakiejś gry albo chcemy wejść na stronę internetową na przykład. No tak, bo to też się da robić. Można przeglądać sobie streamy, można wchodzić na strony internetowe, więc... Ta myszka, zwłaszcza dla tych, którzy są przyzwyczajeni do peceta, może być wybawieniem. Na pewno inny układ, jeżeli chodzi o same klawisze. Tutaj wyspowo to rozwiązane. Tutaj jest zbita konstrukcja, te wszystkie klawisze są zatopione w środku obudowy. Dwa touchpady, jeżeli chodzi o wielkość, to przewaga touchpada Microsoftu. No pewnie, że tak. Ale dla mnie przewaga Logitecha, jeśli chodzi o podział klawiszy, bo tutaj to jest zgrabnie jakby rozdzielone, każdy lewy, prawy, u Ciebie jest to połączone z touchpadem. No nie do końca dla mnie fajne rozwiązanie, że ta cała płytka nie do końca chodzi. Dla mnie fajne rozwiązanie u Ciebie, u mnie znacznie lepsze rozwiązanie, wszystko jest ładne, estetyczne, spójne, moi drodzy. No ale porozmawiajmy też o przyciskach funkcyjnych tych klawiatur, tak. Bo takowe występują. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Microsofta, mamy przede wszystkim jeden przycisk, który na początku nas delikatnie zaskoczył. Tak, u mnie też jest. Tak, u Ciebie również się znajduje, natomiast funkcje tych przycisków są różne. Co ciekawe, w Microsoftcie ten przycisk odpowiada za kliknięcie lewym przyciskiem myszy. A co ciekawe, w Logitechu za kliknięcie prawym przyciskiem myszy. No tak, więc gdzieś tam spójność jest, faktycznie chodzi o mysz, o ruch myszą, natomiast o funkcję myszy, natomiast tutaj faktycznie jest lewy, u Ciebie prawy. Wydaje mi się, że lewy jest znacznie bardziej intuicyjny, znacznie bardziej przydatny, częściej używany. A mi się wydaje, że prawy jest bardziej konsoli. Intuicyjny i bardziej przydatny, także sobie pogadaliśmy. Jeżeli chodzi o przyciski funkcyjne, to u mnie jeszcze dotyczące multimediów, czyli wyłączanie dźwięku, podgłaśnianie, przyciszanie jest na tej klawiaturze. U mnie to samo. Też jest. No jest, to samo, no tylko inaczej rozwiązane. Inaczej. Po lewej stronie, bo tu jeszcze można pochwalić. Wygodniej, estetycznie. Oczywiście mamy przycisk też do mutowania naszego dźwięku. Tak. Mamy przycisk powracania na stronę główną. Tak. Mamy przycisk do włączania naszych multimediów. Tak, wywoływania tutaj. Tak. No i tutaj chyba bardziej jednak mimo wszystko przycisk, który zastosowalibyśmy na komputerze, ponieważ no, do eksploratora plików. Natomiast nie ma problemu, żeby w razie czego taką klawiaturę podłączyć też do komputera i korzystać z niej na dwóch urządzeniach. Oczywiście, chociażby też do telewizora. Na przykład. Także one są pod tym względem bardzo fajne, bo są uniwersalne i można do wielu zastosowań, nie tylko do konsol, ale rzeczywiście w konsolach jest to wygodne. Jeśli chodzi o mnie, to uważam, że w samym pisaniu te różnice są subtelne. Może tak, na moją korzyść też się z Tobą zgadzam całkowicie. Tak, na moją korzyść też się z Tobą zgadzam całkowicie. No na pewno tu kwestia, czy wolicie właśnie bardziej takie wyspowe klawiatury, czy nie. A wolicie? W obu touchpadach jest też obsługa tych podstawowych gestów, czyli możemy sobie przybliżać, oddalać, możemy przewijać strony dwoma palcami. To, co przyznam na plus Twojej klawiatury, że u mnie da się przez dotknięcie touchpada potwierdzić, ale ten touchpad nie chodzi, więc jest to takie, nie czuć tego, a u Ciebie faktycznie ten touchpad. No od razu wiemy, że użyliśmy tego lewego dokładnie bądź prawego przycisku myszy, więc nie ma z tym absolutnie żadnego na plus, problemu. Na plus mojej to, że 159 zł wydałem na tą klawiaturę, a u mnie faktycznie troszeczkę więcej, 189, więc różnica subtelna. Piszcie, co myślicie w ogóle o takim rodzaju klawiatur do konsol, ewentualnie gdzie byście widzieli takie rozwiązanie, bo może macie jeszcze inne pomysły, chętnie wysłuchamy, a może inni widzowie zainspirujecie ich.
A teraz przechodzimy do słuchawek. Słuchawki do konsoli. Dobra, czas na słuchawki, czyli rzecz, która w konsoli jest bardzo ważna, bo często po prostu, zwłaszcza jak tryhardujecie, no to już same głośniki telewizora, ekranu nie wystarczają. Co masz przygotowane? Ja mam przygotowaną markę, która specjalizuje się również w słuchawkach do konsol. Tak, jest to produkt dość znany nam, a dość nieznany produkt nam przedstawi Piotrek. Mało tego, właśnie nam, widzom, ja sam byłem zaskoczony, bo nie znałem tej marki, a wyskoczyła, kiedy wpisałem słuchawki konsola, a mianowicie słuchawki Hori. Faktycznie, jestem troszeczkę ja w szoku. Też. Ile twoje słuchawki kosztowały? 199 zł. No faktycznie, u mnie nieco drożej, bo 349, więc tutaj zastanawiam się, gdzie jest ta różnica, no którą ja też wykonałeś. I tutaj nawet się potwierdza, że tutaj mamy do Xboxa akurat, bo takiego Xboxa mamy, więc co to Hori robi takiego, że się specjalizuje w tych Xboxach i czy rzeczywiście będzie to godne uwagi? Sprawdźmy. Słuchawki już mamy rozpakowane i powiem wam, że moje pierwsze wrażenia pod względem samego designu są bardzo, ale to bardzo fajne. Zobaczcie, jakie tu jest rozwiązanie, że ta kopuła tutaj i jakby takie doczepione te nauszniki, wygląda to super. Tutaj taki... O, proszę! Jak tazosy. No to Hori, fajnie wygląda, biała wstawka, która ciekawie tutaj urozmaica, pałąk aluminiowy. Fajne, mięciutkie tutaj gąbeczki, no wygląda to wszystko ciekawie. Jak u ciebie? No jeżeli chodzi o moje słuchawki, faktycznie jest tutaj chyba troszeczkę bardziej plastikowo na pierwszy rzut oka, ale no nic z tych rzeczy, moi drodzy, ponieważ w środku mamy również metal, który nam te słuchaweczki wzmacnia. Okrągłym. Tak jest, tutaj na okrągłym. No słychać te słuchawki w momencie, kiedy je próbujemy gdzieś tam rozciągnąć, ale to też ma swój plus, bo w momencie, kiedy je gdzieś tam raz na swoją głowę skonfigurujemy, no to one zostają w tej pozycji, którą chcemy. Nie składają nam się same. Oczywiście poduszeczka duża u góry, będzie wygodnie. Tutaj mamy memory foam, taki delikatny. Nie jest to taki pełen memory foam. U mnie ekoskóra, więc zupełnie dwa różne klimaty. I o mikrofonach słów kilka. U mnie doczepiany mikrofon w tym miejscu, proszę, wygląda to tak. Rozwiązanie, które niektórzy lubią, a niektórzy niezbyt. Z jednej strony możesz je wziąć na miasto i faktycznie to są takie słuchawki, które nie biją jakimś takim gamingiem, tym, że one na miasto się nie nadają, więc to wyczepianie mikrofona akurat może być na plus. No Turtle Beach na pewno gamingiem bije i to widać na pierwszy rzut oka. Faktycznie ta jaskrawa zieleń tutaj gdzieś w oczy nas uderza. Dodatkowo mikrofon, którego wyczepić niestety nie możemy, ale jest dość krótki, co wielu uważa za zaletę. A wielu uważa, że za brak zalety. Cieszę się, że twoi znajomi uznają to za zaletę. Dla ciebie to na pewno też duże pocieszenie. Wcale nie jest taki mały. Skoro jesteśmy już przy długości, to porównajmy kable. Dlaczego o tym mówię? Bo słuchawki, które specjalizują się właśnie w konsolach, zazwyczaj to jest ich wyróżnikiem, że te kable są krótkie. Kable w słuchawkach do konsol są krótsze z jednego prostego powodu, bo je wczepiamy zazwyczaj już bezpośrednio do pada. Dlatego ten kabel nie musi być taki długi. Mało tego, lepiej często jak jest krótszy. No właśnie, czekałem na to zdanie. Bo się nie owija i tutaj nie ten, więc no, tak jak mówiłem, pierwszy raz krótkość była dla ciebie zaletą, a nie wadą. Krótki, ale wariat. Ale są oczywiście przedłużacze, więc nie ma co... Rozebrałem na chwilę. Mam nadzieję, że to jest na chwilę tylko, a nie na stałe. Ale to nic. Włóżmy te słuchawki, zobaczmy, czy są wygodne i odpalmy je. Mamy ekstremalny test pada. Mamy to. Wbiliście 7000 łapek w górę, a my zrobiliśmy ekstremalny test pada. Całkiem przez przypadek. Jeżeli chodzi o moje słuchawki, całe ucho wchodzi do muszli, także jest dość wygodnie. Zaczęły się cieplejsze dni i tutaj już widać trochę minus ekoskóry, bo faktycznie jest ciepło i tak delikatnie duszno. To, o czym nie... Tutaj jest bardzo miękko, ale to, o czym nie powiedziałem, to przyciski, które mamy na nauszniku lewym. Przyciszanie i podgłaśnianie i miutowanie słuchawek. No jeżeli chodzi o moje słuchawki, tutaj ucho również wchodzi całe, nie ma żadnego problemu, natomiast faktycznie czuję, że jestem już na tej granicy i te muszle mogły być odrobinkę większe. Natomiast jeżeli chodzi o przyciski, bo o nich też wspomniałeś, tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie proponuje Turtle Beach, ponieważ mamy taki wewnętrzny mały mikser. Możemy zmieniać monitorowanie naszego mikrofonu, więc mamy także w tych słuchawkach odsłuch. To jest naprawdę bardzo przydatne.
delikatne i mamy oczywiście pokrętło do sterowania poziomem głośności dźwięku, ale to nie wszystko, ponieważ te słuchawki są ładowane, ponieważ w tych słuchawkach występuje coś takiego jak bass boost, czyli możemy na tych słuchawkach słuchać jeszcze głośniej, jeszcze intensywniej, jeszcze mocniej. Coś, co już sprawdzaliśmy i co sprawnie i fajnie działa. Dodatkowo w tych słuchawkach mamy cztery mody, cztery tryby. No i oczywiście do sytuacji konkretnej dostosowujemy nasz tryb, który chcemy wybrać. Moje wygodniejsze. Moje zdecydowanie wygodniejsze, bo nie odstają tu od spodu. Nie od, a tu od, ale odstaje, tu odstaje, w ogóle odstaje całkowicie, znaczy, przecież. Problem główny jest taki, że to ty odstajesz od społeczeństwa. Nic nie odstaje, to do niej nie słuchajcie go. Dobra, przetestujmy dźwięk i mikrofony. Jest na fulla, możecie sobie chwilę posłuchać i zobaczmy, już tu drapik się szykuje. No jedno mogę powiedzieć na pewno, te słuchawki przepuszczają sporo na zewnątrz. Moim zdaniem bardzo, bardzo przyjemny dźwięk. Ciężko się tutaj przyczepić. Generalnie oczywiście to nie jest jakieś wow, to są słuchawki za 200. Według mnie w 200 pasują się dźwiękowo bardzo fajnie, bez jakichś tam ochów, jachów, ale solidne. Plasują się poprawnie, chociaż mam wrażenie, że ten wokal, który słyszeliśmy w piosence, był nieco za szklaną szybą. Tak, mówisz, kurczę, ja do tego nie do końca to odczułem. Zobaczymy, czy u ciebie taka szklana szyba. Na pewno nie. Znajdzie. Może odkryję nowe dźwięki dzięki twoim słowom. Nowe horyzonty, to byśmy go odkryć. Czy to jest Max? To jest Max. Nie, to jest Stefan. No i słuchajcie, jego słuchawki też słychać i wcale nie mniej na zewnątrz, także to wygłuszenie jest takie so-so, nawet bym powiedział, że mocniejsze niż u mnie, ale pewnie dlatego, że trochę głośniej grałem przez tego busa. Nie no, jeżeli chodzi o Maxa, dla mnie to jest zdecydowanie za głośno, tam można stracić słuch, moi drodzy, i nie należy na Maxa na tych słuchawkach słuchać, naprawdę. To co, 2-0 dla mnie, czy sprawdzamy jeszcze mikrofony? Sprawdźmy te mikrofony. Tego twojego krótkiego dzyndla. A więc sprawdźmy ten mikrofon, sprawdźmy jak brzmi, czy nie ma przesteru w momencie, kiedy mówię swoim normalnym głosem, ale też sobie krzyknę troszeczkę, no bo coś się stało w gierce, czego nie chciałem. I powiem trochę ciszej, bo gdzieś tam ktoś za ścianą śpi. A ja jestem taką gdzieś tam osobą, która przychodzi obok i mówi, a ty znowu na kanapie grasz na konsoli? Chodź pograć na PC-cie. Moi drodzy, no i czas przetestować Turtle Beach'e. Kabelek króciutki, co prawda, ale mam nadzieję, że mikrofon się jak najbardziej sprawdzi. Krzyknę sobie jeszcze troszeczkę i powiem coś bardzo spokojnym głosem. A ja powiem też z zewnątrz, żebyśmy zobaczyli, jak te słuchawki zbierają osoby będące wokół nas. I co? Porównajmy te mikrofony. No deklasacja, moi drodzy, no co tu dużo mówić. Co prawda Turtle Beach mikrofonik króciutki, ale za to jaki sprawny. Ale wariat, znaczy nadal to nie jest jakiś perfekcyjny mikrofon, to trzeba się umówić. Jest to wrażenie właśnie mówienia przez szybę trochę, no ale u mnie ten głos jest totalnie, ale to totalnie modyfikowany, jest taki robotyczny, nieprzyjemny, szorstki. No przykro mi trochę, no tutaj chori. Również jest design, nie ma ani... Jest w miarę dźwięk, ale ten mikrofon, no smutek. No smutek, tutaj ani przesterów, naprawdę dobra słyszalność, dobra jakość dźwięku, przyzwoita. No i ponownie udowodniłem, że rozmiar nie ma znaczenia. Jaki ekran do konsoli wybrał? Smarty, coś taki przygarbiony, bardziej mam niezwykle. Coś dużego, mam duży karton. W końcu masz coś dużego. Zastanawiałem się nad telewizorem, ale postawiłem ostatecznie na monitor, ze względu na to, że oszczędzamy jednak mimo wszystko dużo miejsca, a dodatkowo dostajemy ten taki wyraz gamingu. No tutaj w tym monitorze mamy przede wszystkim 4K, 60 Hz odświeżania, naprawdę bardzo dobra propozycja. Oczywiście zaraz ją odpakujemy i sprawdzimy, ale pokaż, co ty wybrałeś. No to słuchajcie, u mnie nie było w tym momencie budżetowych rozwiązań. Wcześniejsze były tańsze, żeby tu móc przywalić z grubej epy, słuchajcie, projektor! Co ciekawe, też od Asusa, wybrałem właśnie taki model, który bardziej w klimacie gamingowym, czarnym, żeby fajnie nam się zgrywał z naszym mieszkaniem. Może nie jest 4K, Full HD wprawdzie,
ale jak sobie wyświetlimy piwkę na ścianie w pokoju... Słoneczny dzień, to nic nie widzimy. Rolety wtedy zasuwamy tylko, pozbywamy się słońca i możemy grać i czuć się, jakbyśmy na tym boisku praktycznie byli. Rozpakujmy te przyjemności. Deklasacja, szybkie 3-0. Dziękuję. Do domu. Dziękuję. No w słuchawkach tu nie przegrałeś, więc nie takie 3-0, ale widzę, że jesteś krytyczny. To się ceni. Jedziemy. No i to jest pierwsza nasza różnica. Tutaj. Ja już jestem gotowy, a Piotr jeszcze się nie rozpakował. Tak. A ja nawet mojego necessera nie rozpakowałem. No tutaj kolega będzie musiał się chwilę pogimnastykować, a ja słuchajcie, dostałem od razu projektor w fajnej torbie, co oznacza, że nie tylko możemy grać w FIFA na ścianie u siebie, ale także u kolegi. Wziąć go ze sobą i powiedzieć, dobra, schowaj ten monitor, ja mam tutaj projektor. I co, już jest podłączony, tak? Już możesz używać, tak? Tak. Aha. Z racji takiej, że Smarty otwiera swój monitor i składa, to ja wam pokrótce powiem, co tu jest w tej torbie. Tutaj mamy właśnie projektor. Przede wszystkim rzuca się w oczy, że jest mały, bardzo poręczny i estetyczny. To często ma znaczenie, bo ten projektor w mieszkaniu jest widoczny. Do tego zestaw kabli. Mamy HDMI i mamy zasilacz. Także no, zestaw kabli, tych podstawowych. Przede wszystkim ja już jestem gotowy, czekamy na Smartiego. Dobrze, obydwa urządzenia są już na stole. Opowiedz trochę o swoim. No, a więc mamy monitor, jak najbardziej gamingowy. Możemy go zastosować zarówno do konsoli, jak i do komputera, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To jest sprawa oczywista, natomiast ten monitor posiada rozdzielczość 4K. Coś, co jest naprawdę bardzo przydatną sprawą, zwłaszcza w nowej generacji konsol, które taką rozdzielczość obsługują i to nawet bezproblemowo. No tak, trochę tutaj szpilkę wbijesz, że szkoda, że 60 Hz, prawda? No nie ma tutaj faktycznie więcej herców. No, ale jeżeli oko więcej nie widzi. Oko i tak więcej nie widzi, właśnie, to jest oczywista Basza sprawa. Natomiast no, pamiętajmy, że ten monitor ma 4K i trudno znaleźć monitor 4K w tej cenie, rozumiem, której ja kupiłem, z większą ilością odświeżania. Jednym słowem poszedłeś pod single, nie pod właśnie multi. Tak, zdecydowanie tutaj faktycznie ten monitor wybierałem z myślą o raczej single i takim bardziej rozrywkowym graniu. Okej, jeżeli chodzi o mój projektor, to tutaj Full HD z takich opcji dodatkowych, które dostajemy, to autofokus, dostosowywanie do powierzchni oraz moduł Wi-Fi. I to jest akurat fajne, bo możemy tak jak w telewizorze połączyć się z telefonem i sobie bardzo sprawnie i szybko oglądać YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. W samym projektorze mamy złącza 2 HDMI, USB i VGA. A, no i słuchawki tutaj możemy też podpiąć pod ten projektor bezpośrednio. Wow. A ty? A ja też mam wejścia. Okej. Okay. Cieszę się bardzo. Słuchajcie, podłączmy konsolę pod nasze sprzęty i zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay, mamy już włączony monitor Smartiego. Włączyliśmy grę Ori, która właśnie w Game Passie się znajduje między innymi. Stworzona przez Xbox Studios i powiem szczerze, że graficznie no, jest to platformówka majstersztyk. No wygląda pięknie. Majstersztyk to jest ten monitor do grania. 4K, mój drogi. Przypominam, 4K. Jak tam u Ciebie było z rozdzielczością? Full HD, zdecydowanie tutaj będziesz pod wrażeniem, jak włączy Ci wielki ekran na 100 cali, to będziesz po prostu sikał pod siebie. Z pewnością. No, ale co jeszcze chciałeś powiedzieć o tym rozwiązaniu monitorowym? Jeżeli chodzi o to rozwiązanie, no to przypomnijmy, idealne dla gamingu przede wszystkim single player, bo faktycznie tutaj tych hercy nie mamy. Natomiast ten single player będziemy mieli w naprawdę świetnej, świetnej jakości, no bo 4K robi jednak mimo wszystko wrażenie. Powyżej 60 Hz i tak nie widzimy, jak już wcześniej wspomnieliśmy, więc nie ma sensu tutaj pakować więcej hercy. Oczywiście żart. Natomiast u Ciebie ile tam tych hercy by było ewentualnie? Tu. Zaraz sprawdzimy, podłączając mój projektor, bo tutaj jaki monitor jest, każdy widzi, no gra jest bardzo ładna i no, prezentuje się bardzo przyzwoicie i ciekawie. W ogóle nie powiedzieć, ile cali. 28 cali. To faktycznie tak może się wydawać niestandardowo, ale może się też wydawać, że no kurde, kupuję jednak tą konsolę, żeby się gdzieś tam wygodnie rozsiąść i tak dalej. I co ja będę widział na tych 28 calach? Wydaje mi się, że i tak sporo. No i jest to takie rozwiązanie też dla tych, zwłaszcza dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na duży telewizor, gdzieś, żeby go przywieźć na ścianie czy postawić na szafce. No to taki monitor sprawdzi się idealnie, bo nie zajmie wiele tego miejsca. Input lag w monitorze też będzie lepszy niż w większości telewizorów.
telewizorów. Na to trzeba zwrócić uwagę. Sprawdźmy, jak będzie prezentował się ten oto projektor. Mamy już grę wyświetloną na ścianie, która do wyświetlania idealna nie jest, bo raz, że nie jest do końca jasna, jest szara, ale druga sprawa, że jest taka chropowata, co też zmienia postać rzeczy, ale już możemy się trochę nacieszyć tą rozgrywką i widzimy, że wygląda to bardzo ciekawie. Cały czas jest włączona jedna lampa, żeby mnie trochę doświetlić, więc wyobraźcie sobie teraz, że macie płótno, zasłaniacie okna i taka rozgrywka na konsoli do 120 Hz w 720p. Właśnie w tym momencie możemy podziwiać, jak żałosny w platformówki jest Smarty. Nic się nie odzywa, bo próbuje wejść po linie, co mu idzie tak bardzo opornie, jak prawie w Fortnite bym go widział. Ja nawet nie będę zaprzeczał. Jak jest, widzicie? No moim zdaniem największym wyzwaniem dla Was w tym przypadku jest logistyka, czyli musicie mieć miejsce na umieszczenie projektora, musicie mieć możliwość właśnie wyciemnienia pomieszczenia i no i oczywiście jakaś ściana, najlepiej biała, żeby to się fajnie wyświetlało. No ale jeżeli macie już możliwości, to do 210 cali, także telewizory klękają przy tym. Tak jak Smarty w tym momencie przy mnie. Słuchajcie, ostatnia kategoria, kategoria niespodzianka. Ostatnia runda gratisowa to taka zabawa. Słuchajcie, mamy tego Game Passa, tam jest dużo tytułów do wyboru, ale załóżmy, że nie mamy tego luksusu i musimy jeden tytuł wybrać. No ja myślę, że postawiłbym na coś, gdzie mogę pograć ze znajomymi, zdecydowanie, bo ja właśnie tego typu graczem jestem, że jednak online mimo wszystko. Tak, z tego się FIFA trochę oklepane mimo wszystko, takie tendencyjne, więc postawiłbym na Sea of Thieves. Okej, Sea of Thieves, ja nie znam osobiście tej gry. No to przygodówka, zdecydowanie przygodówka, gdzie no jest naprawdę kupa śmiechu, kupa zabawy. Osobiście niestety nie miałem jeszcze przyjemności zagrać, bo staram się cały czas znajomych na ten tytuł namówić. Natomiast na streamie... Natomiast nie mam znajomych. Także jeżeli ktoś chce pograć w ten tytuł, to tutaj jest ogłoszenie oficjalne. Jeżeli chodzi o mój wybór, ja zdecydowanie grałbym w te sportowe gry, bo w FIFA mam ziomeczka, z którym sobie gramy w FIFA i to, uwaga, nie gramy tak standardowo, że jeden na jednego, tylko słuchaj, albo on do mnie przychodzi, albo ja do niego i gramy jednym zespołem, we dwóch. Kontra komputer gramy ligę sobie taką. Nieźle. No trochę inaczej, także powiem Wam, że jest dużo. Ostatnio Deportivo La Coruña pieliśmy się w lidze hiszpańskiej, także na pewno FIFA to jest oczywisty wybór, ale no nie chciałem iść po taką łatwą drogą, więc ja postawiłem na Destiny 2. Na pewno zachęciło mnie do tego to, że oprócz singla podstawowego, który jest gdzieś tam ciekawą opcją, ale też lubię rywalizację, jest też PvP i są też koopy, także z kumplami można sobie po prostu na luzaku, przy piwku, ja przy orężadzie. Ja tylko przypominam, że ty też nie masz kumpli. No, myślałem, że ty wpadniesz. Nigdy. Chciałem cię w ogóle zaprosić. No skoro już mamy Game Passa. Mojego! Ty już miałeś! No. Zróbmy tak. Gala Computronic MMA. Wchodzimy wszyscy razem do Octagonu i walczymy o Xboxa. Okej, okay, dobra. Tak robimy, jeżeli tak ma być, to piszcie, a my oczywiście tego nie zrobimy. Słuchajcie, podsumowanie. Okej, jesteśmy w podsumowaniu. Zacznijmy od tego. Mój zestaw, nie najtańszy, głównie dzięki tej jednej rzeczy, ponad 3800 zł za całość, ale jakie wtedy kino otrzymujemy w domu. Moi drodzy, w moim przypadku jest to zestaw za 2137 zł. Całkowity przypadek oczywiście, ale zestaw tańszy, moi drodzy, zdecydowanie tańszy, no i faktycznie można by było nawet powiedzieć, że budżetowy, bo w takim przypadku, kiedy chcielibyśmy jeszcze do tego dołożyć konsolę, no to tak naprawdę za około 4000 mamy gotowy zestaw do grania, który naprawdę daje radę, dzięki temu 4K. No dobrze, po jednej złośliwości z każdej ze stron. Na pewno? No dawaj. Nie widać gry. Totalnie nietrafiona złośliwość. Myślałem, że bardziej ten mikrofon, no bo tu ja już sam się... Już nie jest problem. Problem rozwiązany. Jeżeli chodzi o ciebie, 60 Hz do gier? Serio? Serio? A ty? Serio? Ja mam 120 przy HD. Co 120 przy HD? Przy HD? Dajcie znać, jakie wy byście rzeczy dorzucili do konsoli, czego wy używacie. Lub co Wam się z tego podoba, a co mniej. Czekamy
jak zawsze na Wasze komentarze i pomysły na kolejne bitwy. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, a my się żegnamy. Narazka! Cześć! Ajo. I na koniec jeszcze szybkie pozdrowienie od operatora. Pozdrawiamy. Jędrka. Jędrek, trzymaj się. Operator Cię pozdrawia też. Pa!